Ta największa nagroda za film to jest wtedy, jak oglądasz film z publicznością i niezależnie gdzie go oglądasz, w którym miejscu na ziemi, wszyscy ludzie reagują tak samo. Śmieją się w tych samych momentach, totalna cisza zapada w tych samych momentach, albo słyszę, że płaczą w tych samych momentach. A czy mogę się zapytać o zarobki operatora? Jeżeli to mnie zainteresuje, to czytam drugi raz i zaczynam widzieć obrazy, tak? W jaki sposób poszczególne rzeczy będę fotografował. Cześć, nazywam się Beata Łajtar, a moim gościem dzisiaj jest autor zdjęć, którego pracę możecie podziwiać nie tylko na szklanym ekranie, ale także w teledyskach wielu sławnych polskich artystów. Przed Państwem Michał Jaskulski. Dzień dobry. To może na wstępie opowiesz mi, na czym polega praca w ogóle autora zdjęć? Autor zdjęć filmowych to jest taka osoba, która opowiada, tak? Bo sztuka operatorska to jest opowiadanie za pomocą obrazu. Czyli jak sobie weźmiesz film, jak odetniesz wszystko, co nie jest obrazem, czyli dialog, muzykę, dźwięk, grę aktorską, to wszystko, cała reszta to są narzędzia operatora filmowego, czyli przede wszystkim kadrowanie, optyka, to w jaki sposób fotografujemy przestrzeń. To jest ruch kamery, ale to jest też wybór barwy, to jest wybór kontrastu, faktury obrazu. Ja tak mówię zawsze, że tak naprawdę największa praca operatora odbywa się przed zdjęciami, bo to wtedy sobie możesz zaplanować, jakby zobaczyć całą historię, która jest do opowiedzenia, wybrać sobie środki, którymi chcesz opowiadać. I wybór właśnie tych środków, wybór optyki, ruchu kamery, też współpraca ze scenografią, z kostiumami, wybranie palety barwnej, tego wszystkiego, o czym niby nie myślimy w czasie oglądania filmu, ale co wpływa na to, jak odbieramy film, to jest właśnie ta praca. To jest jedną z ważniejszych pewnie rzeczy, to, że operator filmowy to nie jest kamerzysta. Tak? Czyli tak. Operator filmowy czy autor zdjęć filmowych to jest osoba, która jakby nadaje kierunek temu, w jaki sposób film jest fotografowany, ale niekoniecznie musi dotykać kamery. Do tego są operatorzy kamer. No dobrze, no to od czego zaczynasz swoją pracę na planie? Wiesz co, no tak jak mówię, praca na planie to zależy jeszcze na jakiego planu, bo co innego jest, inaczej wygląda praca przy filmie dokumentalnym, inaczej wygląda przy filmie fabularnym, jeszcze inaczej wygląda przy serialu, jeszcze inaczej. To zaczniemy może teraz od serialu, no bo zabrałam Cię z planu serialu, mogę powiedzieć nazwę, Barwy szczęścia, no więc... No, praca przy serialu to jest właśnie trochę inna praca niż to, co jest taką standardową pracą filmową. Barwy szczęścia to jest serial codzienny, więc to jest taki format, który jest bardzo szybko realizowany. Tak? Mhm. Widzowie oglądają taki serial 5 razy w tygodniu, czasem jeszcze z powtórkami, ale też musimy zdążyć, żeby ten materiał robić, więc to jest taki rodzaj serialu, w którym bardzo dużo się rozmawia, tak? dużo informacji, jakichś emocji właśnie wynika przede wszystkim z dialogu. I musimy to robić bardzo szybko, tak? Bo my robimy koło 11, czasem 15, 16 scen dziennie. Więc ta praca operatora przede wszystkim w serialu polega na tym, że musimy w taki sposób fotografować szybko, żeby ten plan rzeczywiście nam się udał, a przy tym wszystkim jeszcze trzeba zrobić tak, żeby przede wszystkim nasze postacie wyglądały ładnie, żeby ludzie, którzy są związani z tymi naszymi bohaterami, dobrze się z nimi czuli. I to jest i to przede wszystkim jakby ta sprawność pracy jest najważniejsza. Czasem, raz na jakiś czas zdarzają się rzeczywiście takie zdjęcia, że wychodzimy poza takie standardowe nasze lokacje, poza halę zdjęciową, poza jakieś lokacje, z którymi nasi bohaterowie są związani, są jakieś odcinki specjalne. No i wtedy rzeczywiście zaczyna się już taka praca, którą ja bardziej kojarzę z pracą filmową, czyli zaczynamy się przygotowywać. Niedawno gościłaś u siebie Wojtka Klimale, tak. z którym robiliśmy na przykład, z którym rzeczywiście robiliśmy takie zdjęcia specjalne i to były zdjęcia związane z pożarami. Tak? Mieliśmy konia, słyszałam o tym troszeczkę. Tak. Bardzo dużo rzeczy trzeba było zaplanować, więc z jednej strony sobie Więc tu rzeczywiście się musieliśmy przygotować, tak? Odbywaliśmy ileś spotkań wcześniej po to, żeby sobie omówić, w jakich miejscach będziemy robili, jak te zdjęcia mają wyglądać, tak? Jaką mają mieć energię, Potem dokumentowaliśmy wszystkie miejsca, w których robiliśmy zdjęcia. Planowaliśmy je też, w których porach dnia powinniśmy te zdjęcia wykonywać, żeby słońce padało akurat w takim, a nie innym kierunku, co było szczególnie ważne w przypadku robienia zdjęć w lesie, gdzie mieliśmy właśnie konia, dziecko, kaskadera, pirotechników. I ten efekt, który dostaliśmy, mimo tego, że rzeczywiście las się w rzeczywistości nie płonął i to bardzo wszyscy o to dbali, żeby się nic w naturze nie stało, no musieliśmy w taki sposób to zaplanować, żeby to rzeczywiście tak wyglądało, tak? Czyli że kiedy pirotechnicy zadymili całą przestrzeń, zrobili poszczególne elementy, które wydawały się, że się żarzą, tak? No to tylko i wyłącznie jeden kierunek, czyli pod światło, pozwalał nam zrobić taki efekt, że to wszystko rzeczywiście było zadymione i robiło się jakoś tak magicznie. Dalej, odpowiadając na Twoje pytanie o to, na czym ta praca operatorska polega, jak na przykład tu w dokumencie jest to bardzo ciekawa rzecz, dlatego że z jednej strony, o ile reżyser się zajmuje przede wszystkim relacją z bohaterem, o tyle operator musi z kolei znaleźć sposób na fotografowanie tego, co się dzieje przed kamerą, tak, żeby po pierwsze nie narzucać się naszym bohaterom, tak, żeby jak najmniej czuli obecność tej kamery. Też myśleć o tym, w jaki sposób taki materiał dokumentalny będzie montowany. Tak, czyli czy robimy dłuższe ujęcia, czy się decydujemy na to, żeby robić na przykład na dwie kamery, a nie na jedną, bo na przykład bo mamy dużo rozmów. To są też takie rzeczy, które czasem wychodzą w praniu, że na przykład uczymy się, że czasem warto opowiadać bardzo wolnymi ujęciami, w których się praktycznie nic nie dzieje z wyjątkiem tego, co gdzieś z czasem zaczyna się dziać między bohaterami. Teraz akurat pracuję czy opracowuję scenariusz, który może mi się uda zrobić, może nie. I to jest na przykład taka praca, która, mówię, dla mnie najważniejsza, która jakby polega na tym, że ileś razy muszę ten scenariusz przeczytać. Za pierwszym razem, jak dostajesz takie fabularne opowiadanie, to staram się go czytać tylko i wyłącznie jako widz, tak? Patrzę, co mnie tam interesuje, czy to w jakiś sposób przeżywa. Tak? Jeżeli to mnie zainteresuje, to czytam drugi raz i zaczynam widzieć obrazy, tak? W jaki sposób poszczególne rzeczy będę fotografował. Czy to będzie kamera z ręki, czy to będzie kamera estetyczna. Czy tam może będę miał jakieś efekty specjalne, które sobie powinienem zażyczyć, a może znowu wykorzystać jakieś filtry, które zmienią to, jak wygląda obraz. To jest drugie czytanie. Potem czytam po raz trzeci. I teraz zaczynam patrzeć, czy te wszystkie środki, które już gdzieś tam mam w głowie, czy one pracują w takiej rozciągłości całego filmu, tak? Czy dobrze wpływają na jego rytm, czy dobrze wpływają na emocje w takim przebiegu od początku do końca. Nie? Jak przychodzisz do kina, to właściwie cały czas chcesz być zainteresowana, no. Ale też czasem potrzebujesz odpoczynku. Film to jest taka trochę gra z widzem, tak? Że to jest taka trochę, to jest kierowanie go w takie rejony myślenia czy uczuć, które cały czas muszą w jakiś sposób balansować. Tak? Że nawet jak masz bardzo długie czasem napięcie, to potrzebujesz sceny odpoczynku. Tak, żeby znowu to napięcie potem się zrobiło większe, czy na przykład jeżeli film jest bardzo trudny emocjonalnie, to raz na jakiś czas musisz widzowi trochę odpuścić, żeby się uśmiechnął. Czyli trochę też psychologicznie działacie. Tak, a to jest jakby konstruowanie filmu właśnie w tej takiej jego pełnej rozciągłości, w dynamice, to jest też praca operatora. Oczywiście jest tak, że jak ja już sobie wymyślę te wszystkie środki, które chcę wymyślić, czy jak już będę pewny, że wydaje mi się, że po całości to ten film będzie dobrze pracował, no to przychodzi ten moment, że warto się spotkać z reżyserem. No, koniecznie się trzeba spotkać z reżyserem, bo to jakby nie było z głowa całego projektu. I ja tak lubię, tak, że jakby rzeczywiście jakby nie zaczynam od słuchania tego, czego chce reżyser, tylko jakby chcę, żeby ta moja głowa sama na dzień dobry popracowała. Przy Planty 7/9. Przy Planty 7/9 to jest właśnie ten film dokumentalny, który robiliśmy przez 10 lat. On opowiada o takim człowieku, Bogdanie Białku, to jest były już redaktor naczelny Charakterów, czasopisma psychologicznego, który właściwie całe swoje dorosłe życie w Kielcach spędził na tym, żeby zbliżyć Polaków i Żydów po pogromie kieleckim. Ja tam trafiłem trochę przypadkiem, to znaczy Ileś lat... Ale byłeś tam też chyba reżyserem, prawda? Też, ja tam... I producentem też. Byłeś i właśnie zdjęcia robiłeś do tego filmu. Też. No, no tam rzecz polegała na tym, że tuż chyba po szkole, albo będąc jeszcze w szkole, była taka tablica w dziale produkcji z różnymi ogłoszeniami. Zerwałem ogłoszenie, że jakaś amerykańska grupa przyjeżdża na zdjęcia do Krakowa i poszukuje studentów, którzy by wzięli w tych zdjęciach udział. To się okazało, że to była grupa Alberta Meiselsa, czyli takiej tuzy amerykańskiego dokumentu. Na Oscarach jeszcze, kiedy żył, to można było go nieraz zobaczyć. I zrobiliśmy przez kilka dni, z nim przez parę dni popracowałem i 2 albo 3 lata później zadzwonił do mnie Larry Lowinger, czyli współreżyser Przy Planty 7/9, żeby mnie zatrudnić jako operatora. Przyjechał do Kielc, bo tam się zdjęcia tam się większość zdjęć odbywała. No i ja tak naprawdę przez 3 lata pracowałem jako operator. Larry, tak jak mówię, po pierwszych 3 latach mi zaproponował, żebyśmy ten film współreżyserowali. No i tak się zaczęło, także zaczęliśmy przez Skype'a razem montować. Wtedy to był taki okres, że ja jeszcze nie miałem wtedy rodziny i mogłem sobie pozwolić na to, żeby wstawać o 14, żeby potem do 4 nad ranem na przykład montować przez Skype. Tych funduszy na początku nie mogliśmy znaleźć, więc montowaliśmy dalej, kręciliśmy dalej. Larry wysprzedawał swoją kolekcję win, żeby ten film powstawał. I te pieniądze dostaliśmy dopiero po 8 latach. No i ten film się udało zamknąć, trzeba było na 1,5 roku usiąść w montażowni i razem go sklejać. No to myśmy mieli koło 400, chyba koło 180 godzin materiału, a powstał z niego 1,5-godzinny film. Więc no jakby ta selekcja była no taka dość intensywna. Nie dziwię, że 1,5 roku. Ale wiesz, ale warto było, bo ktoś mi kiedyś zadał pytanie, dlaczego warto robić filmy, poza tym, że się po prostu to jakby i się lubi sprzęt i zabawki. Tak? I to jest chyba przede wszystkim, no to jest kwestia kwestia tego, jak się spotykasz ze swoją publicznością. Przy Planty 7/9 to była świetna rzecz. Rzeczywiście, że myśmy z tym filmem pojeździli właściwie po całym świecie. Że ten film jakby... Ale też wiele nagród chyba dostaliście za ten film, tak, prawda? No to na przykład jest tak, że ten film był chyba filmem, który jakby zrobił rekord na festiwalu Żydowskie Motywy tutaj w Warszawie, bo zdobył równocześnie nagrodę Grand Prix, najlepszy film polski i jeszcze nagrodę publiczności. I to rzeczywiście taki... to parę tych nagród było. No, on miał wiele nagród, ale wiesz, a ta największa nagroda za film to jest wtedy, jak oglądasz film z publicznością i niezależnie gdzie go oglądasz, w którym miejscu na ziemi, wszyscy ludzie reagują tak samo. Śmieją się w tych samych momentach, totalna cisza zapada w tych samych momentach, albo słyszę, że płaczą w tych samych momentach. I ta ilość spotkań, którą myśmy z publicznością odbyli i tu w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, tam mieliśmy takie 2 ogromne turne, gdzie zjeździliśmy całe... No właściwie w Stanach zjeździliśmy wzdłuż i wszerz. I wiesz, film się kończy, jest totalna cisza. I mimo tego, że to nie jest łatwy film, tak, bo tam są bardzo trudne emocje, ale jest też jakaś nadzieja. I ludzie, wiesz, po skończeniu takiego filmu chcą z tobą rozmawiać, ale nie potrafią, tak, bo właśnie albo są zajęci tym, że mają jeszcze gardło ściśnięte, albo tym, że właśnie jeszcze ryczą. I jak widzisz, że robisz coś, co ludzie przeżywają, co gdzieś tam z ludźmi zostaje, co daje im do myślenia, albo po prostu dlatego, że coś przeżyli, tak, że się wzruszyli, popłakali, ucieszyli i tak dalej. No to to jest chyba esencja, cała esencja robienia filmu. A gdzie można teraz obejrzeć ten film? Teraz ten film można obejrzeć właściwie na całym świecie na dafilms.pl, a na całej reszcie świata na dafilms.com. To jest taki portal, który został założony przez takie najbardziej prestiżowe festiwale dokumentalne w Europie. Dafilms to jest inaczej Doc Alliance Films. Tak, czyli to jest takie, można powiedzieć, unia festiwali. I Dafilms ma być takim odpowiednikiem Netflixa, tylko dla dokumentu. Aha, rozumiem. Tak, nie słyszałam tego o tym wcześniej, ale uwaga, podlinkujemy ten film, tak, więc zachęcam do obejrzenia tego filmu. Ja czytałam, co prawda, troszeczkę o tym filmie, ale jeszcze nie oglądałam, ale obejrzę. Obejrzyj. No. Obejrzyj, daj sobie, tylko staraj się, bo to wiem, że to się tak różnie się ogląda. Filmy tu, tam w domu, tu jedząc kanapkę, tam pies zaszczeka i tak dalej. To staraj się oglądać w takim momencie, gdzie rzeczywiście będziesz mogła obejrzeć od początku do końca. Mhm. Bo jest tak, że tam ten film jest bardzo trudny, zwłaszcza dla... No dla nas to jest trudne w Polsce, tak? No jakby nie było, jest związane z pogromem kieleckim, więc czymś, o czym strasznie nie chcemy słuchać i z czym się wiążą straszne tragedie i cierpienie ludzi, ale warto przejść pierwsze pół godziny, żeby zobaczyć, co się dzieje. Pierwsze 50 minut powiem nawet, które są bardzo trudne, no po to, żeby rzeczywiście przeżyć jakiś taki rodzaj katarzis. W którym teledysku Ci się najlepiej pracowało? A tak nie ma. To jest bardziej kwestia przygód. Pamiętam, że taką ogromną przygodą to było spotkanie z Agnieszką Chylińską. Zwłaszcza, że to była ta płyta, gdzie ona pierwszy raz wystąpiła w opcji disco. I pamiętam, jak przyjechałem na ten plan. Robiliśmy to w studio tutaj na Pradze w Warszawie. Wchodzę takimi wąskimi schodkami, a tu mija mnie jakaś młoda dziewczyna w turbanie z ręcznika. Dzień dobry. I to była Agnieszka. Wiedziałem na przykład, że dla Agnieszki dość trudnym wtedy też, to był chyba też taki pierwszy raz, że Agnieszka tak publicznie tańczyła. Tak? Co dla mnie było, jak już nerwy puściły, jak już zobaczyłem, że to jest w ogóle fajne, że jest fajna relacja, fajna atmosfera i tak dalej. No to też dla mnie w jakiś sposób to była taka radość, jak widziałem, jak Agnieszka tańczy. Także to był... Ja przechodziłem parę razy takie historie, że kręciliśmy teledyski z tańcem, ale to był taki taniec wyuczony, tam może synchronizowany, ale po prostu, jak wiesz, jak zobaczyłem, jak ona się rusza, tak, że tam wiesz, tu biodra pracują, tu ręce, tu się świetnie obraca i tak dalej, to wszystko zresztą w tym teledysku jest. No to była duża radość. Też bardzo zawsze lubię pracować, znaczy lubię, to jest fajne zawsze spotkanie z Kazikiem. Tych teledysków Kazika, nie wiem, pracowałem chyba 4 czy 5. Pamiętam, że ostatnio jak robiliśmy teledysk do 25 lat niewinności, to ja sobie wtedy dopiero z nim zrobiłem pierwsze zdjęcie. Powiedziałem, no teraz albo nigdy, bo już kiedyś trzeba. Ale pamiętam, że na przykład z Kazikiem się inaczej pracowało, bo Kazik nie ma czegoś takiego, że on się musi jakoś specjalnie prezentować. On po prostu robi swoją muzykę, wszyscy ją kupujemy, znaczy wszyscy, ja na pewno kupuję. Ja też. I to na przykład było takie spotkanie, gdzie widziałeś, że ta twoja gwiazda, która jest taka znana, jest po prostu człowiekiem, który przychodzi robić swoje, jest tyle, ile musi być, a czasem mniej, bo mu się gdzieś spieszy. No. Ale to też było, to też jakby takie ludzkie spotkania, mimo tego, że jakby ja jako operator z reguły mam dużo mniej czasu na to, żeby się w jakiś sposób komunikować z tymi naszymi postaciami. Ale nawet jak jesteś trochę z boku, no bo my się zajmujemy przede wszystkim tą, jakby od nas zależy, jak to wszystko szybko pójdzie, a w teledysku zawsze musi iść szybko, bo jest na to tylko jeden dzień, a mamy takie zawsze oczekiwania, ile to rzeczy fajnych zrobimy. Jest ten kontakt z muzykami nie jest aż tak dobry, ale jakoś, wiesz, gdzieś tak jakiś zawsze ten taki fajny posmak spotkania po Kaziku zostawał. A czy mogę się zapytać o zarobki operatora? Nie. Nie? Masz tajemnicę? Nie, wiesz co, one są bardzo różne, bo to jest trochę tak, że co na pewno są przyzwoite. To jakby spokojnie można z tego wyżyć, jeżeli się pracuje stosunkowo systematycznie, gdzie za jeden dzień pracy plus przygotowania możesz spokojnie sobie zarobić na 3-4 miesiące życia, a są takie projekty, które po prostu bardzo chcesz zrobić, bo uważasz, że są wartościowe i robisz je za jakieś mniejsze pieniądze, takie, żeby ci przynajmniej, żebyś miał takie poczucie, że na przykład, że wychodzisz z domu, ale możesz powiedzieć żonie, jednak wychodzę pracować i nie tylko się bawić. Tak? Więc one są bardzo różne i to jest chyba bardzo indywidualna rzecz. Ale jeżeli się systematycznie pracuje, to rzeczywiście... A możesz rzucić przykładową cenę? Wiesz co, no to są... Przykładową stawkę, przepraszam. Miejku, wiesz to jest tak, że na przykład... Przy Dobra, na przykład w Barwach szczęścia. Ja wiem, ja nie wiem, czy ja tam nie mam w umowie, wiesz, że mnie nie wolno. Ale mówić. Na przykład mogę ci powiedzieć o reklamie. Masz na pewno tam. Dobra, to w reklamie. Bo na przykład w reklamie jest tak, że pamiętam, że parę dobrych lat temu, jak ja jeszcze dużo pracowałem w reklamie, teraz trochę mniej, bo jak zrobiłem ten dokument i zniknąłem z rynku na 1,5 roku, to była śmierć w reklamie już, była taka trochę bez powrotu prawie. Ale wtedy pamiętam, że takie stawki, na przykład stawka operatorska za reklamę dużą, taką telewizyjną, gdzie prawa się oddawało na rok, to na przykład było 8 000 zł. Za dzień zdjęciowy? Za dzień zdjęciowy, no tam wiadomo, plus przygotowania, plus to, że potem musisz przyjść na korekcję barwną, tak? Czyli jakby na obróbkę, na postprodukcję obrazu. Pamiętam, że kiedyś na przykład w teledysku taką dobrą stawką to było 2 500 za dzień zdjęciowy. A dlaczego niektórzy aktorzy w reklamach za dzień zdjęciowy mogą mieć nawet 20 000? Mogą mieć nawet i dużo więcej. No wiem, ale już tak przykładowo mówię. Wiesz co, dlatego, że to już jest twarz, która jest jakiegoś rodzaju marką, którą się decydują poniekąd sprzedać. No, jakby są po prostu ludzie z show biznesu, którzy mają taką wartość marketingową, że mogą sobie pozwolić na to, żeby być twarzą jakiejś marki za ciężkie pieniądze. No. A na szczęście operator w większości nie pokazuje twarzy, z wyjątkiem dnia dzisiejszego. No dobrze, to bardzo ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania mojego kanału i oczywiście do obejrzenia filmu Michała Jaskulskiego. Trzymajcie się.